Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Mówiąc kolejny filmik, zdaję sobie sprawę, że ostatni był jakiś miesiąc temu. No tak, tak to w życiu bywa, że są sytuacje, którym poświęca się cały swój wolny czas. W moim przypadku to bliska mi osoba potrzebowała mnie. Ale też myślę, że ja jej potrzebowałam. No i cały swój czas poświęcałam właśnie jej, nie myśląc o rzeczach, które absorbowały moje życie wcześniej. One stały mi się wręcz obojętne w ogóle. Może o niektórych gdzieś tam sobie myślę i mi brakuje, a inne nie są istotne w tym momencie. Teraz ta osoba jest pod opieką specjalistów i stąd jestem tutaj. I powiem Wam szczerze, że wszystko inne nie ma dla mnie znaczenia, jak nie wiem, aktywność na przykład fizyczna. Natomiast o Was cały czas myślałam, chciałam się do Was odezwać. Nawet myślałam, że napiszę Wam albo powiem króciutko, że nie będzie mnie, może mnie nie być bardzo długo. Odczekiwałam i okazuje się, że będę, że nie wiem jak bardzo regularnie, jak często, ale ja Was potrzebuję też i Wy mi jesteście niezbędni w tym momencie, w jakim ja się znajduję. I to, że piszecie do mnie, że się martwicie, że się zastanawiacie, dlaczego mnie nie ma, więc postanowiłam choćby w tej dziedzinie YouTube'owej być. Zobaczymy, co też czas pokaże, czy to będzie realne. Mam teraz przed sobą kilka dni dla siebie i ten czas oddam Wam, ale jednocześnie zyskując tutaj kontakt z Wami poprzez komentarze, więc zachęcam Was do tego, abyście po prostu komentowały moje filmiki. Z tyłu włączyłam wentylator, bo jest bardzo gorąco. Przepraszam Was za to, ale nie byłabym w stanie bez tego wentylatora dzisiaj nagrywać, więc później zobaczę, jeśli bardzo Wam będzie to przeszkadzało, no to w jakiś inny sposób zorganizuję się tutaj przed kamerą, aby przetrwać ten czas nagrywania. Oczywiście cały czas w moim życiu kosmetyki są i nawet przede mną stoją dwie duże siatki z Rossmana. Są to zakupy sprzed chyba miesiąca, więc czas je rozpakować i używać. Więc za chwilę powiem Wam, co nowego kupiłam. Szczerze Wam powiem, nawet nie pamiętam, co w tych siatkach jest. Część rzeczy pewnie wyjęłam. Ale jeśli o czymś zapomniałam, to po prostu kiedyś tam do tego kosmetyku wrócę, jeśli go w tej siatce nie ma. No też ten czas nienagrywania będzie pewnie powodował to, że będzie mi to może troszkę gorzej szło. Więc już przechodzę do zakupów z Rossmana. I mamy pierwszą siatkę. Mam tutaj waciki, może to wyjmę. Odkąd mam doklejone rzęsy, mam nadzieję, że ja o tym Wam wspominałam. Mam doklejone rzęsy metodą 3:1. To takie waciki już niekoniecznie się u mnie sprawdzają i tylko po prostu z przyzwyczajenia sięgnęłam po nie, bo jednak teraz demakijaż wygląda zdecydowanie inaczej i trzeba tutaj uważać na te doklejone rzęsy. Dlatego też sięgnęłam po te waciki mniejsze. I muszę Wam powiedzieć, że
Bardzo jestem zadowolona z tych rzęs. One są bardzo delikatne, na pewno to w kamerze zobaczycie. I okazuje się, że bardzo szybko mogę zrobić sobie makijaż, czyli podkład, rzęsy mam i brwi, koniec. To już jest wszystko. I też to ma spory wpływ na stan skóry wokół mojego oka, ponieważ zmycie makijażu polega na przetarciu mojej twarzy płynem micelarnym, zwłaszcza tutaj okolice oczu, i wydaje mi się, że ta skóra zdecydowanie lepiej wygląda, zyskała na tym, że właśnie nie muszę jej aż tak bardzo maltretować podczas demakijażu, ale może o tych rzęsach kiedyś Wam więcej opowiem. Naprawdę świetnie mi się one sprawdzają. Nie muszę kompletnie myśleć o tuszowaniu, malowaniu kreski, nakładaniu cienia. No dzisiaj troszeczkę się pomalowałam ze względu na to, że nagrywam, więc te waciki w tym momencie zdecydowanie będą lepsze od tych większych. Laktacyt jest to z płyn do higieny intymnej. Ja kupuję głównie ten właśnie i mam swoją pompkę, więc tylko wkłady dokupuję. Bardzo dobre płyny. Zawsze to jest u mnie laktacyt od wielu, wielu lat. Nie sięgałam po, może raz sięgnęłam po jakiś inny płyn, jednak tym ufam i rzeczywiście nic, kompletnie nic złego się nie dzieje, więc jeśli macie jakieś problemy, to laktacyt jest naprawdę bardzo, bardzo dobrym, bezpiecznym płynem. Kupiłam maszynki do golenia Venus, tak? Venus, Gillette Venus. Trzy maszynki do golenia, bo moje... Ja nie mam jakiegoś większego problemu z nadmiernym owłosieniem i ja kupuję takie maszynki i uwierzcie mi, ja je stosuję przez może nawet cały rok. Nie ma takiej potrzeby. Oczywiście dezynfekuję, jak już długo używam, kiedy nie zniknie ten nawilżający paseczek, to ja je stosuję i stosuję i nie mam z tym problemu i to też jest duży plus, że tego owłosienia u mnie nie ma zbyt wiele. I teraz pianka pod prysznic do mycia ciała. Jak ją zobaczyłam, to pomyślałam sobie, wypróbuję i sana, i o zapachu róży, więc pewnie będzie taka bardzo, bardzo przyjemna. No i to mycie pewnie będzie trwało zdecydowanie szybciej. To jest taka nowość, więc chętnie po nią sięgnęłam. A propos kąpieli, dwie gąbeczki, zwykła, taka podstawowa, to nie ma o czym mówić. Natomiast tutaj zauważyłam, że jest taka gąbka bambusowa z peelingiem. Zobaczcie, tak to wygląda. Tutaj ja pierwszy raz będę ją używała. Nigdy wcześniej takiej gąbki nie miałam, więc jak tylko ją będę używać, to oczywiście Wam powiem, jak ona się sprawuje, no bo peeling w gąbce, nie wiedziałam, że coś takiego istnieje. I teraz Palmers, i to jest balsam do ciała. Jest wersja kokosowa, ale inna osoba ją stosuje, już mam taki przesyt tego zapachu kokosowego, więc zdecydowałam się, a używałam też tego z kokosem, tak po prostu chciałam wiedzieć, jak nawilża ten balsam, bo ja chyba z Palmersa nigdy wcześniej nie miałam kosmetyku i wybrałam sobie z masłem Shea i muszę Wam powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry balsam. Jak ten pachnie, to zaraz Wam powiem. Nie wyskoczy, o. Jest dość gęsty, tak jak ten kokosowy, natomiast zapach przepięknie się rozprowadza, wchłania się bardzo ładnie. Oj, bardzo przyjemny zapach, taki ciepły, ciepły, ale nie taki przytłaczający, bardzo taki relaksujący zapach, super, już mi się podoba, więc dobrze, że się zdecydowałam właśnie na tą wersję.
Wzięłam też płyn micelarny, to chyba jest jakaś nowość. Nie wiem, jaka to jest firma, L300. I ja lubię testować płyny micelarne, więc dam Wam znać, jak on u mnie będzie, jak on wypadnie podczas demakijażu. Tutaj jest taka naklejka, wyjątkowy produkt. Zobaczymy, czy on jest wyjątkowy. Tutaj mam, ach, ja to dostałam w prezencie, mogłam sobie za te zakupy wybrać coś z takiego kontenera i wzięłam oliwkę pielęgnacyjną, taką aksamitną dla dzieci. Ja ją kiedyś miałam, ona ma konsystencję stałą, mimo że jest w tubie, i ją musiałam, aha, nie mogę, tutaj jest jeszcze zaklejone, wkładać do kubka z ciepłą wodą. Stawiałam sobie na wannie i wtedy, kiedy miałam potrzebę takiego bardzo mocnego nawilżenia mojej skóry, to właśnie tę oliwkę stosowałam i ona jest bardzo, bardzo taka odżywcza, wręcz skóra się klei, więc to tylko dla osób, które mają problemy z bardzo suchą skórą. Nie pamiętam, jaki miała zapach, ale to jest naprawdę firma, która jest, którą Wam mogę polecić, bo tutaj są same naturalne składniki. Aha, to jest to pudełko i jeszcze karma dla kota, a nawet ostatnio się zastanawiałam, co mu tutaj dobrego dać. To są takie chrupki z firmy Winston i on lubi też kabanosy. Miałam gdzieś tu kabanosy, ale chyba już je musiałam wyjąć. I pędzel, w ogóle o nim zapomniałam, też ma tą naklejkę wyjątkowy produkt. Nie wiem, co takie naklejki oznaczają. To jest pędzel z Real Techniques i bardzo spodobał mi się jego kształt, bo on będzie taki wielofunkcyjny. Tutaj go nie zniszczyłam. Aha, z tym trzeba wyjąć. O. Zobaczcie, on tak wygląda, więc można będzie na pewno konturować sobie twarz. Znaczy ja akurat nie konturuję, ale do różu, nawet do rozświetlacza i pewnie do pudru będzie. Bardzo miło. Ja w ogóle bardzo, bardzo lubię te pędzle z Real Techniques i polecam Wam je serdecznie. One są teraz dostępne w Rossmanie, to pewnie o tym wiecie. I kolejna siateczka. A ta siatka jest zdecydowanie cięższa, co tutaj jest. Ściereczki do kuchni, ja je od czasu do czasu kupuję, nie tak często, ale jak je widzę w Rossmanie, to od razu po nie sięgam, więc widocznie są mi potrzebne, jeśli je kupiłam. To tutaj mamy kolejny mus do mycia ciała. Nie, to nie jest, to jest Nivea Mus, odżywienie, błyskawiczne wchłanianie, nawilżająca moc serum. Nie wiem, co to jest, chyba balsam w piance. Teraz to sprawdzimy, bo naprawdę już nie pamiętam. Chyba jest do mycia jednak. Nie, to jest do ciała. Boże. Och, no to jest zapach tradycyjnego kremu Nivea. Tradycyjny zapach Nivea. Jakieś odległe czasy mi się przypominają. 48 godzin nawilżenia. I muszę Wam powiedzieć, że fajnie. Szybko się to... ta pianka wchłonęła, czuję taką delikatną lepkość, ona pewnie się za chwilę całkowicie wchłonie, tak jak ten z Palmersa, super, bo myślałam, że będzie się kleić wszystko do mojego ciała, więc no, skusiłam się pewnie przez to, że to jest nawilżenie skóry w piance, nowość. Co tutaj jeszcze jest? Pasta Sensodyne. Ja ją od czasu do czasu kupuję, kiedy czuję taką nadwrażliwość właśnie
zębach czy też dziąsłach, więc od czasu do czasu po nią sięgam, ale wtedy, kiedy kupowałam tę pastę, to zobaczyłam, że w Rossmanie jest nowość. To poczekajcie, zaraz przyniosę i Wam pokażę. Tą nowością jest pasta do zębów. To jest naturalna pasta. Były trzy rodzaje tej pasty. Na pewno była czarna. Ta i jeszcze jedna, ale teraz Wam nie powiem, bo to już jakiś czas temu kupowałam. I otworzyłam właśnie, już ją stosuję jakieś 2 tygodnie. Świetna pasta, ona jest wegańska, bez parabenów. Bardzo fajnie odświeża jamę ustną, dobrze czyści zęby. Ma też mieć działanie takie wybielające, na pewno nie jakieś ekstremalne, ale utrzymujące tę naturalną biel zębów. Jest tutaj też olejek miętowy, który rzeczywiście, ona ma smak gumy Orbit. Dokładnie tak, ma smak gumy Orbit. Jak myję sobie zęby tą pastą, to czuję tą świeżość takiej właśnie tej mięty. Także polecam Wam bardzo serdecznie, sprawdźcie sobie właśnie te pasty, jeśli lubicie właśnie takie naturalne, to tam naprawdę świetnie się sprawuje. No i wracam do tej siatki. Dwa toniki, tonik oba z ziai, tonik bio aloes i tonik witaminowy. Ja wciąż do tych toników powracam, już brakuje tutaj miejsca. I co tutaj mamy? Kremowy żel pod prysznic z olejkami, pH 5,5 i to jest Isanamed. Jeszcze go nie stosowałam. Lubię ten do mycia pędzli, ten, wiecie, z olejkiem taki pomarańczowy, bo rzeczywiście fajnie nawilża skórę. Jego zapach nie jest zbyt przyjemny, ale ostatnio też, powiem to, moczyłam sobie stopy w misce, bo no, trochę je zaniedbałam i wlewałam właśnie ten pomarańczowy olejek z Issany do miski, a kiedy wysuszyłam sobie stopy, okazało się, że one są świetnie nawilżone, więc jeśli potrzebujecie takiego zmiękczenia swojej skóry na stopach, to polecam Wam właśnie ten pomarańczowy olejek z Issany. A ten zobaczymy, nie wiem, nie znam go, pierwszy raz go zobaczyłam, więc wypróbuję. Kolejny balsam jeszcze tutaj jest, jeszcze kilka rzeczy. Pewnie będzie to długi filmik, ale no, coś się Wam należy. I tak, i to jest miksa. Ja go kupiłam, to go próbowałam i pamiętam, że bardzo mi się spodobał. Balsam do ciała. Tak, bardzo fajny zapach, znowu taki ciepły, ale relaksujący jednocześnie. I myślę, że strasznie dużo tych balsamów sobie kupiłam. No tak, więc, ale to się zużyje, nie ma z tym najmniejszego problemu. A to jest mleczko intensywnie nawilżające, jest to nowość, lekka formuła. Wchłania się w kilka sekund, a pewnie to mnie skusiło, że po niego sięgnęłam. Kwas hialuronowy, pochodzenia naturalnego, intensywne nawilżanie przez 48 godzin, koi dyskomfort i uczucie podrażnienia nawet po depilacji, więc super, bardzo fajny zapach. Taki troszeczkę medyczny, no nie wiem, może mi się tylko tak wydaje. Kolejny balsam, nie, to nie jest balsam, jest to mydło w płynie, też z Isany i chyba to opakowanie mnie skusiło, bo jeszcze mam mydło, mydło w płynie, choć nie, to w łazience już mi się kończy, takie z DM-u. No przepiękne jest to opakowanie, jak się sprawdzi przy myciu dłoni, to oczywiście Wam powiem. O,
To nie, to tego to już w ogóle nie pamiętałam. Bourjois Healthy Mix, krem BB. I on jest oczywiście nawilżający. To jest jeden z najlepszych takich podkładów. No ja wiem, że to jest krem BB, ale on, ta stara wersja, bardzo dobrze kryła. I ja po Bourjois Healthy Mix bardzo często sięgałam. Tej nowej wersji jeszcze nie próbowałam. Wybrałam sobie w kolorze 02 Medium. No tak, witaminy, 24 godziny nawilżenia, więc pewnie się sprawdzi. Może zrobię Wam test, koniecznie napiszcie mi, czy chcecie test tego kremu BB. To będzie chyba dobry odcień, bo wszystkie moje podkłady, jakie mam tutaj w szufladzie, są dla mnie za jasne, a o tym po prostu zapomniałam. I ostatnie dwie rzeczy. Naturalne mydło solankowe z Morza Martwego. Nie zawiera SLS-ów. Nie widzę, co tu jest jeszcze napisane. Chyba jestem zaskoczona, że coś takiego kupiłam. Może zapach był... O! Jak to śmierdzi. Może to jest zapach Morza Martwego. Wyczułam zapach soli, choć nie wiem, czy sól pachnie, ale coś w tym jest. Nie wiem, co mam powiedzieć. Dlaczego to po to sięgnęłam? Może było na promocji? Nie wiem. No zobaczymy. Może to będzie coś wspaniałego. Oby tak się stało. I... Przepraszam Was, bo ja się cały czas zastanawiam, co to jest. Ach, tu jest wszystko napisane. Żel pod prysznic o zapachu orchidei, Tahiti, relaksujący żel. Tyle, co widzę, to Wam czytam. Zapach bardzo ładny, ale dlaczego akurat... to tego nie jestem w stanie Wam powiedzieć. Tak, to są wszystkie moje zakupy. Wiem, że ten film, no możecie mieć dużo uwag do tego, jak opowiadam o tych kosmetykach i że dziwię się, że coś kupiłam, wybaczcie mi to. Mam nadzieję, że też nie było zbyt dużo ale już tak jak nagrałam, tak wrzucę i mam nadzieję, że będzie przyjemny w odbiorze. Mam duże trudności w tym, żeby się z Wami pożegnać. Cieszę się, że jesteście, że się o mnie martwicie. Ten czas kilkunastu, chyba już kilkudziesięciu minut, był dla mnie bardzo przyjemny. Oderwałam się troszeczkę od niekoniecznie przyjemnej rzeczywistości, ale jestem dobrej myśli i na pewno wszystko się dobrze ułoży. I cóż, ten filmik kończę. Zaraz może uda mi się nagrać jeszcze coś innego, bo mam też bardzo dużo nowych rzeczy. To jest taka... Nie powinnam się Wam pokazywać, bo nie mam biustonosza. W każdym razie pokażę Wam się tylko tyle. To jest sukienka, którą kupiłam sobie w Kalcedonii. Wcześniej miałam czarną i cały czas tą czarną sukienkę noszę. Ja ją Wam pokazywałam. Były też takie przebitki z parku naszego. I postanowiłam, że kupię sobie też tę czerwoną. I to jest taki cieniutki materiał. I te upały, i ta sukienka. Po prostu czuję się w niej fantastycznie. Kupiłam też kilka jeszcze innych rzeczy. Też jeszcze jedną sukienkę, więc postaram Wam się je pokazać. Chociażby tutaj tak przed kamerą, bo nie wiem, czy uda mi się nagrać coś poza domem, tak w całej okazałości. Więc dużo jest jeszcze produktów
nowych do pielęgnacji mojej twarzy. Olbrzymi projekt Denko, naprawdę olbrzymi. Tam w zasadzie głównie moja pielęgnacja twarzy, no też inne produkty znalazła się, bo wszystkie kremy, sera, kremy pod oczy, toniki skończyły mi się i więc pojawi się też tutaj bardzo dużo nowych produktów. Także mam o czym nagrywać. Nie wspomnę już o ulubieńcach czerwca. Tak, nie było. A w lipcu też się kilka produktów pojawi. Słuchajcie, kończę. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Piszcie w komentarzach, może miałyście niektóre z tych produktów, zwłaszcza to mydło solankowe, czy też ten żel, który mam je zrelaksować. Dajcie znać koniecznie, czy te produkty, które ja Wam dzisiaj pokazałam, u Was się sprawdziły. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia już wkrótce. Mam taką nadzieję. Cześć!